A, ona musi śpiewać. To nie może być taki odgłos. Zobaczcie, ile ja tutaj odwirowałam tego, co by nam rozwodniło sałatkę. I w takim groszku, czy w kukurydzy bonduel, śladów pestycydów nie znajdziecie. O, czy państwo się już obślinili? Tak. Bardzo się cieszę z tego powodu. Uwaga, tak, uwaga, trzy, cztery. Tajniki mojej sałatki jarzynowej, bo po pierwsze chciałam wam powiedzieć, czego ja w sałatce jarzynowej nie lubię. Po pierwsze, nie lubię w sałatce jarzynowej, jak są za miękko ugotowane warzywa i się robi papkowata. Po drugie, nie lubię w sałatce jarzynowej, jak podchodzi wodą, czyli jest wodnista. Po trzecie, bardzo nie lubię w sałatce jarzynowej, jak ona jest taka obślimaczona od grzybów marynowanych, tak się ciągnie. Nie cierpię tego i to są trzy rzeczy, których ja w sałatce jarzynowej po prostu nie znoszę. I zaczęłam się zastanawiać, co zrobić, żeby te wszystkie historie z tej sałatki jarzynowej wyeliminować. To ja zacznę od tego, co zrobić, żeby warzywa na sałatkę nie były wodniste, nie tylko dlatego, że będą przegotowane. Przede wszystkim gotuję warzywa na sałatkę jarzynową w skórze, bo one wtedy nie wchłaniają zbyt dużej ilości wody i są takie lekko al dente. Druga rzecz, żeby sałatka jarzynowa nie podchodziła wodą. I tu was zaskoczę. Gotuję warzywa na sałatkę w mocno osolonej wodzie. Ja sałatki jarzynowej nie solę. Ponieważ sałatka jarzynowa, do której jest wsypana sól, natychmiast podchodzi wodą, ponieważ chlorek sodu powoduje, że z jarzyn wychodzi na zewnątrz woda, a już ta sałatka jarzynowa po kilku godzinach na stole albo i w lodówce po prostu podchodzi wodą. Więc po pierwsze, gotuję warzywa w skórze. Po drugie, w mocno osolonej wodzie. Gotuję je al dente, bardzo patrzę, żeby one mi się nie rozmamłały. Ja również nie lubię w sałatce jarzynowej tego, że ona jest rzadka i wodnista. I wpadłam na pewien pomysł, którym się za chwileczkę z wami podzielę. I kolejna rzecz, nie znoszę, jak się ślimaczy. I na to też mam sposób. Ale ja wam najpierw pokażę, jakie ja składniki używam do sałatki jarzynowej. Sałatka jarzynowa powinna być pokrojone warzywa mniej więcej w równą kostkę. Najdrobniej powinny być posiekane grzyby. Dla mnie. Najdrobniej powinny być posiekane grzyby. Ja nie lubię w sałatce jarzynowej cebuli, więc jak ktoś się tu spodziewał cebuli, to jej nie zobaczy. I teraz tak. Ja do sałatki jarzynowej dodaję zawsze ziemniak, ale bardzo mało. Dlaczego dodaję ziemniak? Można się bez niego obyć? Nie do końca, bo ziemniak fantastycznie wchłania tą nadmiar wody, jak jeszcze nam trochę zostanie. Czyli dajemy ziemniaczek, marcheweczka. O, marcheweczka koniecznie, pachnąca, niezbyt drobna kostka, bo jak będzie za drobna, to się zrobi sialamacha. Kolejna rzecz, ja uwielbiam seler i pietruszkę. Ja już nawet nie wiem, co tu jest co, bo to bardzo podobnie wygląda. I teraz co my tutaj mamy? Mamy jabłuszko. Jabłuszko możemy trochę skropić cytryną, żeby nam nie ściemniało, ale nie musimy. Za chwileczkę i tak to wszystko będzie wymieszane. Jabłuszko dla mnie jest konieczne. Ja używam jabłuszko kruche, typu Reneta. Nie lubię, jak te jabłka są takie za twarde. Ja lubię jabłko, jak w tej sałatce czuję się go na zębie, ale ono się jednak nam bardzo łatwo rozgryza. Oczywiście wrzucam do sałatki jarzynowej jajko pokrojone. I tutaj nie ma żadnej filozofii. Filozofia zaczyna się, moje kochane, teraz. I mam nadzieję, że was tutaj trochę zaskoczę. Otóż nie cierpię sałatki jarzynowej, która ma za dużo płynu. Czy grzybowego octu śluzowatego, czy ogórków na przykład, które są zbyt mokre. Można je odciskać,
ale że ja lubię, jak naprawdę te warzywa są suche, to ja się wzięłam na sposób i użyję do tego wirówki do sałaty. Wrzucam tutaj, zobaczcie, dosyć wodniste te ogórki po pokrojeniu. Wrzucam tutaj ogóreczki. Piszcie, czy którakolwiek z was na to wpadła. Dla mnie te wszystkie składniki powinny być jak najbardziej suche. No i zakrywam teraz i jedziemy. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. I teraz sobie sprawdzamy, czy one się już wystarczą. No! Ha! Jakie suchusieńkie! Zobaczcie, ile ja tutaj odwirowałam tego, co by nam rozwodniło sałatkę. Wyrzucamy ogóreczki. Mogłoby ich trochę być więcej, ale przeżyjemy. To samo zrobię z grzybkami. Ale jeśli chodzi o grzybki marynowane, to ja nie rekomenduję, żeby to były grzyby gąbczaste. Bo one powodują to ślinienie się sałatki. Dużo lepiej sprawdzają się w sałatce grzyby blaszkowate, czyli kurki, gąski, rydze, ostatecznie pieczarki. Unikajcie tych wspaniałych borowików czy podgrzybków akurat do sałatki jarzynowej, dlatego że one będą nam ślimaczyć sałatkę. Ja mam tutaj posiekane gąski akurat, a grzyby do sałatki ja uwielbiam, ale one nie są obowiązkowe. Ja uwielbiam. Jedziemy. Już tutaj się rozszalałam, widzę. O. Jedziemy z odwirowaniem grzybów, bo ja nie chcę żadnej cieczy. Zobaczcie, jak na razie w sałatce w ogóle nie ma cieczy, prawda, Jakubie? Zobacz, jaka suchutka. I teraz zobaczymy, jak sobie poradziliśmy z grzybkami. Bardzo dobrze. Grzybki również są odwirowane. Zaraz zobaczycie na końcu, ile cieczy się... O, muszę tak bez przesady z tymi grzybami. Ja bardzo lubię sałatkę tylko z groszkiem, ale są również amatorzy sałatki z kukurydzą. Można zrobić opcję taką i taką. Ja dzisiaj zrobię opcję z groszkiem, moją ulubioną. I teraz chciałam wam powiedzieć, dlaczego używam do sałatki jarzynowej kukurydzę i groszek i w ogóle bardzo lubię te produkty puszkowane marki Bonduelle. Pierwsza sprawa to jest surowiec. Surowiec w marce Bonduelle jest sprawdzany przede wszystkim na obecność pestycydów. Są robione badania na kilkaset związków pestycydowych i w takim groszku czy w kukurydzy Bonduelle śladów pestycydów nie znajdziecie. Bardzo silna obwarowanie i kontrola jakości surowca na wejściu pozostałości pestycydów. Kolejna rzecz to jest, w co są zapakowane. Najważniejsze, że w marce Bonduelle puszki są wolne od bisfenolu. Bisfenol to jest substancja, która jest używana do produkcji metalowych opakowań do jedzenia. W przypadku marki Bonduelle nie mamy bisfenolu, a dodatkowo jeszcze mamy taką białą wyściółkę, która jest tutaj wewnątrz, o, jak widzicie, wewnątrz puszki, która jeszcze dodatkowo izoluje nam te warzywa, które są zapuszkowane, od metalu. Ale bisfenolu w tym metalu też nie ma. I kolejna rzecz, żadne z tych warzyw nie są dosładzane. Mają naturalną słodycz taką, jaką mają ziarna. Zarówno groszek, jak i kukurydza nie są genetycznie modyfikowane. I ja to wszystko sprawdziłam. Także nie jest tak, że ja bez powodu lubię tę markę i ją wam gorąco polecam. Natomiast kolejna rzecz to jest groszek. Są dwa rodzaje groszków w marce Bonduelle. To jest groszek duży, tradycyjny. A ja go akurat w sałatce jarzynowej nie lubię. Lubię go na przykład w zupie jarzynowej. Bo ja uwielbiam w sałatce groszek drobny, malutki, który mi nie będzie przeszkadzał podczas jedzenia, mi nie zdominuje smaku wytaplanych jarzyn i warzyw. I teraz ja też groszek, co prawda odlałam go z puszki na sitko,
ale on nadal jest mokry. Więc co ja zrobię? Oczywiście go odwiruję, bo to już wiecie. Uwaga. Piszcie, czy robiłyście tak, że wirowałyście w suszarce do sałaty składniki sałatki jarzynowej, żeby była sucha. Proszę bardzo. O, zobaczcie. I to już jest. Gotowe? Jest. I teraz chciałam powiedzieć, pokazać wam, ile płynu, który by rozwodnił sałatkę, znalazło się w wirówce. Oczywiście można po każdym wirowaniu ten płyn wylewać, tylko ja wam chciałam pokazać, czego myśmy się dzięki temu pozbyły. Ja was serdecznie zapraszam na stronę warzywneinspiracje.pl, na którym to jest mnóstwo przepisów właśnie opartych na mojej ulubionej marce, czyli na marce Bonduelle. Ciekawe przepisy i zawsze jest informacja o składzie surowców, ale są też ciekawe kulinarne w ogóle artykuły. I teraz pomieszamy to wszystko. Ja wspomniałam wam, że ja sałatki jarzynowej nie solę, bo bardzo mocno posoliłam w gotowaniu warzywa. Ale za to ja ją namaszczę białym pieprzem. Białym, bo jak damy czarne, to ona się zrobi koloru szmaty. Biały pieprz ma specyficzny aromat, ale on nam da w tej sałatce, nie zaburzy nam koloru tej sałatki, a ja lubię, jak sałatka ma takie ładne, pastelowe kolory i nie jest zszarzała w tym wszystkim. Ja sałatkę trochę słodzę, akurat może być cukier biały, trzcinowy. Miód i syrop z agawy nie, bo nam spowoduje, że ona się będzie śliniła i ciągnęła, a tego przecież ja przynajmniej nie chcę. I teraz mieszamy to wszystko. A, ona musi śpiewać. To nie może być taki odgłos, tylko to musi być, słuchajcie, taki przesypywanych tych warzyw, suchutkich. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to pięknie śpiewa, a nie tak blablabla się tutaj tak klamoci nieciekawie. I teraz umieszamy tę sałatkę od góry do dołu, dosyć delikatnie, żeby się nie zrobiła sialamacha. Ja zanim dodam sos, to ja zawsze próbuję te warzywa najpierw, a w ogóle to tak naprawdę można zrobić sobie więcej takich warzyw i z majonezem łączyć bezpośrednio przed podaniem w małej ilości. Uwaga! Nie potrzeba żadnej soli. Te warzywa są wystarczająco posolone w procesie gotowania. O matko, jakie dobre. No to jest sałatka jarzynowa. O, czy wy ten dźwięk słyszycie, że one się przesypują, a nie tak chlapoczą jak błotko? Dobra. I teraz zrobimy sobie taki numer, że zrobimy sos do sałatki jarzynowej. A możemy... Ja łączę trzy rzeczy. Ja łączę majonez. Raz, dwa, trzy. Ja też nie lubię, jak w sałatce jest zbyt dużo majonezu, bo wtedy się robi nie sałatka, a sos. Do tych trzech, czterech łyżek majonezu wrzucę taką, jak to się mówi, dobrej wagi łyżkę jogurtu. I do tego włożę, no ja lubię akurat, prawie całą łyżkę musztardy. I teraz ten sos wymieszam. Dlaczego ja go mieszam tutaj? Bo ja nie chcę tej sałatki maltretować, żeby mi się te trzy rzeczy wymieszały w sałatce, bo ona zostanie zmaltretowana, a ja chcę, żeby ona zachowała taką formę. Zaraz zobaczymy, jak to nam wyszło. O! Ale dobre! Matko, kwaśność tego jogurtu, kop ostrej musztardy i dobry majonez. I teraz dajemy majonez. O, ten sos. A myślę, że jeszcze jedna łyżka i będzie ok. I teraz delikatnie mieszamy. To jest wszystko misterium tej sałatki.
Ponieważ spieprzyć taką sałatkę jarzynową to jest naprawdę prosta robota. Delikatnie mieszam od góry do dołu. Zaraz zobaczymy. O, czy Państwo się już obślinili? Tak. Bardzo się cieszę z tego powodu. O Jezusie! Matko, jak ona wygląda! Ona wygląda tak, jak ja chciałam, żeby ona wyglądała. A teraz spróbujemy. Tak jest! To jest sałatka jarzynowa, która spełnia moje ostre kryteria oceny sałatki. Ja teraz do siebie poproszę Jakuba i Julitę. Bondiel ma fajne rzeczy, bo ma różne rozmiary puszek, więc można nie marnować. Czy wy widzicie? Najpierw popodziwiaj. Zobacz, Jakub. Widzisz? Nie ma tej pluchy takiej. Nie ma, prawda? Jula, co widzisz innego? Bo ty robisz sałatkę jarzynową. Co robiłaś inaczej? Ale no, wstydzę się przyznać. Po pierwsze, nie wiedziałam o soleniu warzyw i soliłam sałatkę. Woda. Drugie, u mnie było glutowe grzyby, gluciaste. Trzecia, ja nie odwirowywałam tych A, mokrych. Czyli nie były suche składniki. Tak. Dobra, to ja wam teraz ponakładam. Proszę bardzo. Panie Jakubie. Proszę, panie Jakubie. Pani Julito. Proszę bardzo. Tak, jeszcze chwila i ja też. Ale czy, Jakub, ty się znasz na gotowaniu? Widzisz różnicę w konsystencji pomiędzy tą sałatką a innymi sałatkami? Jest taka wybełtana ta sałatka, nie? I dzięki temu, że fajnie zrobiłaś, połączyłaś przed jakby dodaniem ten sos, który zrobiłaś, to nie powoduje takiej tej bebły w środku. No bo musiałabym to bebłać, żeby się ten jogurt i musztarda. Dobra, uwaga, 3, 4. Dzisiaj huralne zachwycanko. Boże, wspaniałe. Nie ma tu grama soli, tylko są posolone. Ona nigdy nie podejdzie wodą. No i co? Fajne jest to, że dzięki temu, że nie jest tej bebły, to każde warzywo, które dodałaś tutaj, czuć osobno, nie? I z tą fakturę, i smak, nie? Tak. Bo mi zależało na tym, żeby tą fakturę. Jula, a ty jak tam? Fascynujące, fajnie, chrupie tutaj ten. Ale też bardzo ciekawe, nigdy nie sięgałam po taki mały groszek. Groszek drobny jest super. No i co? Świetne. Piszcie, kochane, w komentarzach, czy miałyście też takie patenty, że było osuszanie tych warzyw przez wirówkę. Znaczy, ja polecam od razu lecieć do sklepu po ten groszek i robić od razu sałatkę. Nie czekać do świąt. Nie czekać? Już sobie robić tą sałatkę. Można, chyba. Zawsze trochę czasu. Ładzie. Nie ma co. No. A ty tak się, słuchaj, nie rozszaliwuj już pomiędzy, nie, bo będziesz teraz śpiewał. To ja idę jeść, a ty będziesz śpiewał. Tak.